Cześć, witam z Smart SmartTest. Dzisiaj spotkamy się w samochodzie, ponieważ chciałem poruszyć temat szybkiego ładowania urządzeń mobilnych w naszych samochodach. Jak wiecie, wiele samochodów wyposażonych już jest fabrycznie w gniazda USB, które umożliwiają nam ładowanie urządzeń mobilnych, jednak nie gwarantują one szybkiego ładowania naszych urządzeń jak wiecie coraz więcej smartfonów tabletów wyposażone jest właśnie w funkcję szybkiego ładowania i chcielibyśmy tę funkcję również wykorzystywać w naszych samochodach dlatego też dzisiaj jak widzicie propozycja dwóch ładowarek samochodowych ładowarek marki Bizus, szczególnie ta ładowarka po lewej stronie jak widzicie to ładowarka 30W oferuje nam funkcję właśnie tego bardzo szybkiego ładowania wszystkich urządzeń mobilnych dlatego też myślę, że będzie bardzo ciekawą propozycją natomiast ta druga ładowarka posiada dodatkowe funkcje, takie jak transmitter FM, czy też funkcja zestawu głośnomówiącego, co myślę też może spodobać się szczególnie kierowcom, którzy posiadają samochody ze starszymi radioodbiornikami, które nie umożliwiają nam na odtwarzania utworów MP, czy z pendrive'ów, czy też z karty microSD. Na początku tej recenzji chciałem Wam pokazać kilka parametrów technicznych obu tych urządzeń, dlatego teraz się przenieśmy na stronę internetową producenta. Pierwszym urządzeniem, na które chciałem zwrócić Waszą dzisiejszą uwagę, to jest właśnie ta ładowarka z funkcją szybkiego ładowania. Mamy tutaj Dual Quick Charge 3.0, mamy 30 W mocy, dwa złącza USB. No i cena: tylko 40 zł. Myślę, że w tej cenie naprawdę bardzo ciekawe urządzenie. Tym bardziej, że zobaczcie sobie na tutaj główne cechy. Chodzi mi tutaj szczególnie o jakość wykonania. Mamy tutaj wysokiej jakości stopy aluminium, czyli ta ładowarka nie jest wykonana z jakiegoś taniego tworzywa sztucznego, ale wykonana ze stopów aluminium. Dzięki czemu możemy liczyć na bardzo dobre wykonanie, dobrą jakość i długą żywotność właśnie tego urządzenia. Zobaczcie, jak ona się prezentuje na zdjęciach. Za chwileczkę zobaczycie ją. Ta ładowarkę na żywo. Funkcjonalność, prostota, podświetlenie diodą LED tutaj w środku na niebiesko, to też będziecie za chwilę mogli sobie zobaczyć. I parametry techniczne, które chciałem zwrócić Waszą uwagę. Mamy dwa porty USB Quick Charge 3.0. Jeżeli chodzi o wejście, to jest 12 lub 24 V, czyli współpracuje tutaj z każdą instalacją samochodową. Natomiast na wyjściu możemy mieć 5 V 24 A, 9 V 2 A, albo 12 V 1.5 A, czyli się obsługuje te wszystkie funkcje szybkiego ładowania. Kolor czarny, tutaj małe wymiary, mała waga więc myślę, że urządzenie zapowiada się bardzo ciekawie. Przejdźmy sobie teraz do naszego drugiego urządzenia. Jest to połączenie transmitera z FM, z funkcją ładowarki, z funkcją też zestawu głośno mówiącego czyli bardzo uniwersalne urządzenie i jak widzicie, kosztuje również 40 zł. Nie mamy tutaj sprawa funkcji szybkiego ładowania ale myślę, że również powinno to urządzenie się fajnie spisywać. Sprawdzimy sobie, jak szybko też jest w stanie naładować nasze urządzenia mobilne. Przeprowadzimy sobie oczywiście takie testy. No i cóż, jeżeli chodzi o transmitter FM, no to myślę, że to nie ma sensu zbyt dużo na ten temat się wypowiadać. Zobaczcie na parametry techniczne, kompatybilność z Androidem, z AOS-em. Zasilanie 12-24V, czyli również bardzo uniwersalne urządzenie. Nie mamy tutaj w tej specyfikacji podanych napięć na wyjściu. Za chwileczkę sobie zobaczymy tutaj w dalszym opisie. Otwierane formaty MP3, WAV, czyli te najbardziej popularne, flag i tak dalej, więc myślę, że tutaj też powinno być jak najbardziej w porządku. Teraz tak, to co chciałem Wam powiedzieć. Mamy budowany czytnik microSD. SD, zobaczcie tu z boku. Mamy możliwość otwarzania To właśnie tych wszystkich formatów muzycznych. No i oczywiście możliwość ładowania urządzeń mobilnych. I teraz zobaczcie, port ładu USB ładujący do szybkiego ładowania do 3-4 Ampera, czyli bardzo wydajny. Pomimo iż tutaj nie mamy tych funkcji Quick charge, to jednak to szybkie ładowanie 3-4 Ampera Myślę, że powinno zadowolić większość użytkowników. No i cóż, jeżeli chodzi o to urządzenie, to jeszcze chciałem zwrócić Waszą uwagę na jedną funkcję, mianowicie funkcję zestawu głośnomówiącego. Jak widzicie, dzwonienie bez użycia rąk, budowany mikrofon z technologią eliminacji echa i tłumienia szumów. Która też zapewni nam wyraźną rozmowę. Także myślę, że to są dodatkowe atuty, jeżeli chodzi o to urządzenie. Kwestia podłączenia częstotliwości to Wam pokażę w dalszej części, już w części praktycznej. Sterowanie również także myślę, że z tych ważniejszych informacji to jeszcze warto zwrócić uwagę na zabezpieczenia użytkownika, ponieważ tutaj są dużo systemów, które zabezpieczają aż 7 poziomów zabezpieczeń przed przeładowaniem, wyładowaniem, przepięciami, przegrzeniami, prądem przetężeniowym. Także również ta elektronika, która znajduje się wewnątrz tej ładowarki, tego urządzenia jest w wysokiej jakości. No dobrze, poznaliśmy już parametry techniczne tych urządzeń. Teraz, sobie może zobaczmy szybko, co dostajemy w zestawie. No i jak te urządzenia w ogóle się prezentują, a następnie przejdziemy do tutaj części praktycznej i sobie troszkę pomierzymy parametry tych urządzeń. Jeżeli chodzi o tą szybką ładowarkę 30W, to zobaczcie, jak ona się prezentuje. Mała, zgrabna kostka, montowana oczywiście do gniazda zapalniczki. Dwa wyjścia USB z funkcją szybkiego ładowania. No i tak naprawdę to jest tyle konstrukcyjnie zwarta, solidna konstrukcja. Myślę, że będzie się bardzo dobrze zachowywała. Teraz zobaczmy sobie może drugie z naszych urządzeń, czyli ten transmitter. Nie wspominałem o dodatkowych elementach. Mamy tutaj oczywiście instrukcję obsługi karty gwarancyjne, natomiast nie ma tutaj żadnych przewodów do ładowania, także musicie o to zadbać już we własnym zakresie. Zobaczcie, jak się prezentuje ta ładowarka, ten transmitter FM, również bardzo dobre wykonanie, zgrabna konstrukcja na froncie wyświetlacz, za chwileczkę sobie ją podłączymy, to zobaczycie jak to wygląda mamy dwa gniazda USB po bokach, oba gniazda umożliwiają nam ładowanie urządzeń mobilnych, natomiast tylko to gniazdo po prawej stronie umożliwia nam podłączenie pendrive'a z utworami MP3 z których będziemy mogli otwierać muzykę funkcja zestawu głośnomówiącego, czyli możemy odbierać połączenia telefoniczne jest też budowany mikrofon tak więc myślę, że konstrukcyjnie całkiem udany gadżet. No dobrze, to teraz sobie może przejdźmy do części praktycznej i sprawdźmy sobie jak szybko jesteśmy w stanie ładować urządzenia mobilne za pomocą tych ładowarek. Jak widzicie po prawej stronie mamy standardowe gniazdo USB z którego możemy ładować sobie nasze urządzenia mobilne, natomiast gnieździe zapalniczki po lewej stronie zamontowałem naszą ładowarkę i teraz zobaczmy sobie na pomiary jak wygląda kwestia ładowania. Podłączamy sobie miernik na końcu miernika jest power bank z funkcją szybkiego ładowania. Quick charge. No i zobaczcie, napięcie 4,7V to około 1A. I to jest wszystko co możemy uzyskać z tego gniazda standardowego w samochodzie. Natomiast, jeżeli chcemy, teraz przełączymy się na nasze drugie gniazdo, czy naszą ładowarkę. I teraz zobaczcie, napięcie nam wzrosło z 4,7V do 11,43V. Czyli możemy w tym momencie korzystać z funkcji szybkiego ładowania urządzeń mobilnych. A teraz, może, nasz test powtórzmy z naszym drugim urządzeniem, naszą drugą ładowarką. Zacznijmy sobie właśnie od sprawdzenia możliwości, jeżeli chodzi o ładowanie urządzeń mobilnych. Podłączamy się znowu naszym miernikiem. No i zobaczcie jak to wygląda. 5V i 2,1A. Czyli również mamy bardzo szybkie ładowanie. Oczywiście nie możemy tutaj podnieść napięcia do 12V, jak to miało miejsce w przypadku poprzedniej ładowarki. Natomiast myślę, że 5V, 2,1A gwarantuje Wam bardzo szybkie ładowanie Waszych urządzeń mobilnych, czy też zasilanie wszelkiego rodzaju nawigacji samochodowych, jakiejś tutaj kamer i tego typu. Rzeczy. Tak więc, również wydaje mi się, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. No dobrze, wiemy już, jak to urządzenie spisuje się pod względem ładowania urządzeń mobilnych. Teraz chciałem się tylko wspomnieć o tych funkcjach dodatkowych, czyli funkcji transmitera FM, dzięki któremu będziemy mogli sobie słuchać muzyki z pendrive'ów czy też z kart microSD podłączonych do tego urządzenia wprost na głośnikach waszego samochodu. Jak widzicie na wyświetlaczu wyświetla nam się częstotliwość radiowa. Taką częstotliwość musicie wyszukać w waszym radio i na tych falach będziecie oczywiście mogli sobie słuchać odbierać właśnie połączenia telefoniczne słuchać muzyki wprost właśnie z tego transmitera. Jeżeli ta częstotliwość u was jest zajęta jaka stacja radiowa nadaje na tej częstotliwości. To wystarczy przytrzymać ten zielony przycisk nieco dłużej i teraz za pomocą przycisków możemy zmienić tą częstotliwość na jakąś do, dowolną, która jest w Waszej okolicy akurat wolna, tak żeby nie było dodatkowych zakłóceń. I to wszystko tak naprawdę wystarczy teraz tylko podłączyć pendrive'a i możemy sobie już słuchać muzyki, czy też odbierać połączenia telefoniczne. Właśnie, które będziemy słyszeć w głośnikach naszego samochodu. Dodatkowo, jak widzicie, mamy też możliwość zmiany utworów muzycznych, także myślę, że obsługa jest bardzo prosta, intuicyjna. Możemy też regulować tutaj poziom dźwięku, zwiększać go też, czy też zmniejszać. Oczywiście, po wybraniu jakiegoś poziomu, dokładnej regulacji, będziemy już dokonywać w naszym radiodbiorniku samochodowym. No dobrze, myślę, że na dzisiaj to było tyle, jeżeli chodzi o temat szybkich ładowarek samochodowych. Jak widzicie, ładowarki marki Bidzel są bardzo dobrze wykonane, świetnie się prezentują pod względem designu. Posiadają tutaj w przypadku tego modelu dodatkowe funkcje takie jak transmitter FM, jak możliwość korzystania z funkcji zestawu głośnomówiącego. Ale przede wszystkim największym ich atutem jest bardzo, są bardzo dobre parametry techniczne, bardzo duża wydajność, jeżeli chodzi o ładowanie urządzeń mobilnych. Jak widzieliście, te ładowarki wydajnością bez problemu dorównują ładowarkom sieciowym stosowanym w domu, dlatego też myślę, że będziecie z nich zadowoleni. Bez problemu naładujecie smartfony, tablety. Wszelkiego rodzaju zasilicie wideoryestratory, czy też tutaj nawigacje samochodowe, tak więc myślę, że urządzenie naprawdę bardzo wydajne, bardzo przestronne, więc mogę go spokojnie wam polecić. Z mojej strony na dzisiaj to by było wszystko. Ja zwykle Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli prezentacja Wam się podobała, to proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!